Słyszeliście? To głos kogoś, kto bardziej wyraża emocje niż znudzenie. Co? Wszystko gra? Aha, to przez tę książkę, aż mi włosy stanęły dęba. Jakie włosy? Okej, co to jest? Właśnie, braci Grimm. Tu jest o tym, jak wilki jedzą ludzi, o truciznach, a nawet o jednej upieczonej jędzy. Chyba coś ci przychodzi do głowy. Nie, po prostu miałem coś na brodzie. O, ale mnie coś przyszło. Doskonały pomysł. Przekażę im jako mój. Hej, coś mi przyszło do głowy. Jeśli rodzice myślą, że gry mają na nas zły wpływ, zobaczmy, co pomyślą o książkach. Więc natychmiast zacznijcie czytać! Dajmy rodzicom nauczkę! Chwileczkę! Teraz, gdy już gry są zabronione, zajmijmy się kolejną zarazą w naszej kulturze, czyli muzyką popową. Ten, kto czyta książki, wie, że niszczą nam społeczeństwo, bo w każdej znajdzie się chociaż jedno bezeceństwo. Wcisnąć wam chcą władcę much, bo bez niej trudno żyć, a mądre dzieci tam nie ocaleją, nie. Co tu kryć? Jeśli chcecie więcej krwi, to Szekspir ją też czuł. W jednej z jego znanych sztuk potworny placek wjeżdża na stół. Mi to uczyniła, matko! Grecka mitologia też wywoła u słuchacza dreszcz! Jest pewna bajka, pełna złych chwil, gdzie babcią się okazuje wilk. Znam greckie mity, tak jak pan i medusie, głowę ścinają tam. Lub żółw i zając, w bajce tej złe uczynki kłębią się, że hej. Walczcie! Tego raczej nie było w książce. Nie. Oliver Twist Dickensa to zło. Nikt z czytelników nie uwierzy. To o bezdomnych dzieciach, co? Zmuszane są do kradzieży. Okej, rozumiem, starczy już. Mam powieści dość. Lecz te historyczne książki też mogą nieźle dać nam w kość. Uwierz mi, Dżuk, dajesz. Bo tu właśnie są słowa okładki, łączy je grzbiet i słowo twojej matki. Czy jednak są fair, czy lepsze są od wideo gier? Są równie złe, Romeo, o Romeo, Romi to twój zioma, o! Być lub wcale nie, pytaj o to pana G! Znam haka, fina, przygód 100, wszystkie zwariowane są. Niech powie ten, co trzyma ster! Są lepsze od wideo gier! Wystarczy, stop! Co konkretnie chcielibyście nam przez to powiedzieć? Matko, pozwól, że wyeksplikuję. Podnieśliśmy tutaj miriady tematów. Cenzurę, rodzicielstwo, wydawanie dźwięków za pomocą pach. Ale sedno sprawy leży gdzie indziej. Otóż okazało się, że problem gier komputerowych jest o wiele głębszy. Nie należy winić samych gier, lecz sposób, w jaki rodzice uczą dzieci na nie reagować. Orety Billy, masz rację. Książki mogą być równie niebezpieczne jak gry komputerowe, a więc istnieje tylko jedno sensowne wyjście. Trzeba być lepszymi rodzicami i opiekować się dziećmi bardziej świadomie? Nie.